sprzedaż i montaż akumulatorów, opon, felg do aut osobowych, 4x4, motocykli i samochodów dostawczych, prostowanie felg stalowych i aluminiowych, spawanie felg aluminiowych. Motopartner, Starowiejska 10A. Twój samochód będzie w dobrych rękach. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ZOO w Zamościu zaprasza do skorzystania z usług w zakresie parkingu strzeżonego, parking monitorowany, oświetlony, czynny 24 godziny na dobę, myjni samochodowej, myjemy samochody osobowe, busy, autobusy oraz tiry, wynajmu autobusów, wynajmu pogotowia technicznego w zakresie holowania, wyciągarki oraz pługu odśnieżnego, naprawy i wymiany ogumienia samochodów ciężarowych powyżej 16 ton, stacji tankowania CNG oraz oleju napędowego. Dla stałych klientów oferujemy atrakcyjne rabaty. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Podaruj 1% podatku dzieciom ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu. Środa 11 stycznia, magazyn miejski. Marta Padiuczenko, witam Państwa. Zapraszam na magazyn miejski. A w dzisiejszym wydaniu 1% dla nas, 1% od nas, koncert noworoczny, wieloletni staż. Gorąco zachęcamy do wspierania zamojskich organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego poprzez przekazanie 1% swojego podatku. O akcji pod nazwą 1% od nas, 1% dla nas dyskutowano podczas spotkania organizacji pozarządowych z zamojskimi mediami. Głównym celem akcji jest zachęcenie podatników do wspierania zamojskich organizacji pozarządowych, które posiadają status organizacji pożytku publicznego. Każdy z nas jako obywatel tego państwa ma takie prawo 1% swojego podatku przekazać na organizację, która działa w sferze pożytku publicznego, posiada status organizacji pożytku publicznego, bo to też warunkuje ustawa OPP i my możemy wybrać organizację, której chcemy ten 1% swojego podatku przeznaczyć. Oddając 1% swojego podatku na rzecz organizacji pozarządowych, podatnicy muszą pamiętać, że nic ich to nie kosztuje, a korzyść z okazanej pomocy jest nieoceniona. Nic nie kosztuje, ten podatek i tak oddajemy do Urzędu Skarbowego, a 1% właśnie tego podatku należnego możemy przekazać na rzecz tej organizacji. Wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce naszego formularza zeznania podatkowego wskazać, wypełnić numer KRS-u tej organizacji, wstawić kwotę tego podatku należnego. Akcja 1% od nas, 1% dla nas ma także na celu upowszechnienie wśród społeczeństwa nawyku przekazywania 1% podatku na rzecz lokalnych organizacji, zatrzymanie funduszy w środowisku oraz popularyzację i rozwój działalności lokalnych organizacji pożytku publicznego. W naszym mieście istnieje wiele takich organizacji, którym pomoc jest bardzo potrzebna. W najbliższym czasie przedstawimy Państwu ich pełną prezentację. Nasze stowarzyszenie ma taką szczególną misję. Jest to wszechstronna pomoc kobietom dotkniętym chorobą nowotworową, rakiem piersi. A utrzymujemy się jako stowarzyszenie zdarowi z dotacji celowych. Stąd też taka prośba do wszystkich. Pomóżcie nam pomagać, przekazując ten 1% podatku. Przede wszystkim chcielibyśmy zapromować Polski Czerwony Krzyż. Myślę, że wszyscy inni również by chcieli się zapromować. Nie tylko jako my, ale żeby wspierać organizacje pozarządowe i pożytku publicznego, bo wydaje mi się, że jeszcze są możliwości, jeszcze wiele osób nie wie o tym, że można ten 1% przekazać na naszą działalność, na inne organizacje. Zachęcamy Państwa do tego, aby 1% Waszego podatku się nie zmarnował.
do... Zróbmy wszystko, aby został on w naszym środowisku i był rozsądnie wydatkowany na rozwiązywanie problemów naszej społeczności lokalnej. Piotr Cugowski, Magdalena Tul i Katarzyna Łaska zaśpiewali wspólnie z Orkiestrą Symfoniczną imienia Karola Namysłowskiego w Zamojskiej Katedrze. Kolędy śpiewamy od zawsze. Przyczyna leży nie tylko w tradycji śpiewania, ale i klimacie, jaki daje słuchanie kolęd. Kolędy są bardzo poetyckie, ciepłe i serdeczne. Niosą tak wiele emocji, że można się wzruszyć. A szczególnie, gdy są wykonywane przez prawdziwych artystów. W uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Święto Trzech Króli, w wypełnionej po brzegi Katedrze Zamojskiej odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej imienia Karola Namysłowskiego w Zamościu pod dyrekcją Tadeusza Wicherka. Dziękuję publiczności, że dopisała. Dziękuję orkiestrze, że znakomicie zagrała. I dziękuję solistom, że zgodzili się na takie małe szaleństwo, bo to nie jest ich zwyczajny repertuar. Do tego musieli się dobrze przygotować, ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo profesjonalnie podeszli do koncertu i zaśpiewali znakomicie. Jako soliści gościnnie wystąpili Piotr Cugowski, Magdalena Tul oraz Katarzyna Łaska. Jak zdradził nam dyrektor Orkiestry Symfonicznej, zarówno słuchacze, jak i artyści byli zadowoleni z noworocznego koncertu. Byli bardzo zadowoleni i zachwyceni, że to się udało, że coś ciekawego powstało. Także repertuar był ciekawie ułożony, byli zadowoleni. Koncert kolęd i pastorałek odbył się pod patronatem biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz prezydenta miasta Zamość. W najbliższym czasie planowane są kolejne koncerty z udziałem Orkiestry Symfonicznej imienia Karola Namysłowskiego w Zamościu. 27 stycznia będzie koncert orkiestry kameralnej pod kierunkiem naszego koncertmistrza, którym jest Piotr Redeł. Nowe aranże Duke Ellington, Benny Goodman. Taka muzyka, która naprawdę jest porywająca. Serdecznie zapraszam, to będzie 3 lutego. Pary z Zamościa obchodziły swój jubileusz wieloletniego pożycia małżeńskiego. Uroczystość odbyła się w zamojskim ratuszu. Swoje Złote Gody, czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, obchodziły niedawno pary małżeńskie z Zamościa. Z tej okazji prezydent miasta Zamość Marcin Zamojski w imieniu prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczył parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Najprzyjemniejsza chwila to był ślub na Jasnej Górze. No i to, że jesteśmy razem i słońce świeciło i deszcz i już nie było, ale Pan Bóg nam błogosławił. Nie obyło się oczywiście bez wzruszeń, emocji i łez szczęścia. 50. rocznica ślubu to doskonała okazja do podsumowania wspólnie spędzonych lat w nieco żartobliwej formie. I po obiedzie robi kawę, a dziadzia zebrał na jakieś tam amory. Mówi, Tereniu, bo ona Teresa miała na imię, co? Kocham cię. Ona nie słyszała, co? Kocham cię, co? Kocham cię. A ona mówi, ja ciebie też cholero nie cierpię. Także proszę mnie rozumieć, ja mam poczucie humoru. Jest szczery, prawdę mówi, no ale nieraz też swojemi potrafi dokuczyć. Także trzeba było ścierpieć, nie odzywać się, no bo tak to trzeba by się kłócić. Jubileusz 50-lecia był także okazją do uświadomienia sobie wad i zalet związków z długoletnim stażem. Związek był udany, nie mogę powiedzieć, był udany związek, a w życiu jak to w życiu, różnie bywa. Były chwile bardzo przyjemne, bardzo dobre, były chwile smutne czasami, ale wszystko było bardzo dobrze, mogę powiedzieć. Spotkanie odbyło się w bardzo sympatycznej atmosferze w sali ślubu zamojskiego ratusza. Po wręczeniu medali przyszła kolej na życzenia, pocałunki oraz tradycyjną lampkę szampana. Ja mam same miłe wspomnienia ze swoich 50 złotych godów. Życzę wszystkim, żeby tak mieli udane małżeństwo jak ja. My również życzymy wszystkim parom małżeńskim przede wszystkim wytrwałości i zdrowia. Bo przecież najważniejsze jest to, aby po 50 latach
chwilach dobrych i złych, móc wciąż sobie powiedzieć: kocham Cię. To już wszystkie informacje, które mieliśmy Państwu do przekazania. Dziękuję za uwagę, a na kolejne wydanie zapraszam w piątek, tradycyjnie już o 17:15. Do zobaczenia.